Rozmowa dnia. Dzień dobry. A dziś Państwa i moim gościem jest pani Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani posłanko, zanim przejdziemy do spraw ogólnych, politycznych, chciałbym panią zapytać o zdanie w takiej oto sprawie, którą żyje część społeczeństwa polskiego, część opinii publicznej. Mianowicie, w jakim stopniu pani zdaniem rodzice odpowiadają za czyny swoich dorosłych dzieci? No cóż, wychowując dzieci, ufamy i wierzymy, że ten proces przebiega jak należy i będziemy w ich dorosłym życiu absolutnie dumnymi rodzicami i szczęśliwymi, prawda, chwalącymi się sukcesami swoich dzieci, ale życie pisze różne inne scenariusze i oczywiście ta odpowiedzialność za decyzję już w dorosłym życiu człowieka dorosłego jest za dorosłego człowieka ograniczona. Ale myślę, że wiem, do czego pan nawiązuje i powiem w takim razie tak, no... Rodzic polityk, czy nam się to podoba, czy nie, musi się liczyć z tym, że niezależnie od tego, jak dorosłe dziecko, prawda, wiedzie swoje dorosłe życie, jakie podejmuje decyzje, to jednak ta odpowiedzialność, a przede wszystkim zainteresowanie życiem całej rodziny, życiem dzieci, jeśli chodzi o osoby publiczne i polityków, jest większe i niestety trzeba się liczyć z tym, że ponosimy konsekwencje również za ich czyny. Tym bardziej, że PiS ma wypisane na sztandarach tak dbałość o rodzinę jako miejscu, w którym wychowujemy nowe pokolenia dla kraju pożyteczne. Tak jest. No oczywiście rozumiem, że nawiązuje pan do sprawy mojej koleżanki Iwony Arendt i w tej sprawie powiem krótko. No oczywiście sprawa musi być absolutnie wyjaśniona. Tutaj nie ma żadnych świętych krów w tej sprawie. Dorosły syn pani poseł musi ponieść konsekwencje swoich czynów i udziału w tej sprawie, którą niestety żyje już opinia publiczna od jakiegoś czasu. Ale też przy tej okazji pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz. Choć zdaję sobie sprawę, ponosimy absolutnie my politycy, osoby publiczne odpowiedzialność i nie jesteśmy w stanie się uwolnić i udawać, że nie ma sprawy. I pani poseł Iwona Arendt oczywiście też się z tym liczy. Stąd jej wczorajsze oświadczenie, w którym nawiązuje, nawołuje do tego, że absolutnie nie chce, żeby emocje, które nią kierują, miały wpływ na wyjaśnianie tej sprawy. Można jej tylko współczuć jako matce też, przede wszystkim. No właśnie, chciałam powiedzieć, ale też pamiętajmy, szanowni państwo, no nawet matce polityk nie można zabronić kochać swoje dziecko, nawet kiedy jest w tarapatach, kiedy wpędziło, prawda, rodzinę w tarapaty, kiedy po prostu popełniło źle. Musimy to zrozumieć, że po prostu jest kochającą matką i ma w tej sprawie też prawo zachowywać się jak matka. Bardzo, bardzo dziękuję pani poseł i teraz już przejdźmy do spraw, którymi żyją politycy tym razem i to wszystkie opcje polityczne żyją tym, mianowicie paktem migracyjnym i od razu, nie ukrywając, powiem, zmiennością opinii pani komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, zajmujących się właśnie sprawą migracji, czyli pani Ylvą Johansson, do której może pasuje zdanie, kobieta zmienną jest. No trochę w tej historii można powiedzieć i o pani komisarz, ale też o naszej opozycji. Są za, nawet przeciw, prawda? Już legendarne wyrażenie w historii naszej polskiej polityki. No w tej sprawie mamy niestety wiele niejasności i kłamstw po prostu i trzeba to sobie jasno powiedzieć, że niestety unijni urzędnicy bronią się przed postawieniem tej sprawy jasno. Nawet mamy kwestie związane z tymi regulacjami właściwie utajnione, prawda? Nie znamy szczegółów, no wiemy tyle, że prawda, mamy się zgodzić, ale na co dokładnie mamy się zgodzić w sprawie tej relokacji, no to ta część dokumentu, która jest przygotowana w Unii Europejskiej jest utajniona, więc mówiąc krótko, tylko nie wiemy, ilu tych uchodźców, tak jest. Że kary mogą być inne. Istnieje prawdopodobieństwo, że kary mogą być inne. Istnieje prawdopodobieństwo, że może ktoś rozpatrzy nasz wniosek, jeśli złożymy. Istnieje prawdopodobieństwo, że umówimy się na jakąś ilość uchodźców, ale jaka ona ostatecznie będzie, nie wiemy i tak dalej, i tak dalej. W tej sprawie trzeba powiedzieć, jeśli pan pozwoli, dwie rzeczy, bo są najważniejsze bardzo jasno. Absolutnie warto zrobić w tej sprawie referendum, popatrząc naszą opozycję, jak mówię, za, nawet przeciw,
sprzeciw, można się pogubić, ma problem z odróżnieniem uchodźcy wojennego od imigranta, który przyjeżdża do pracy, więc najlepiej, gdyby w tej sprawie rzeczywiście wypowiedzieli się Polacy i żeby ten mandat Polaków wyrażony w referendum był silny i służył do również rozmów i negocjacji z urzędnikami unijnymi. To jest jedna sprawa. A druga, no mam wrażenie, że i wszyscy musimy to zrozumieć, i unijni urzędnicy, ale także Polacy wszyscy w sprawę zaangażowani. To nie jest rozwiązanie na kwestie nielegalnych imigrantów, to co w tej chwili proponuje Unia Europejska. Trzeba poszukać innych rozwiązań i nad tym pracujmy. Nie karanie za nieprzyjmowanie uchodźców, nie ich przymusowe relokowanie, tylko trzeba znaleźć innych, sensowniejszych rozwiązań. Takich, które nie doprowadzą do sytuacji, kiedy jeden z polityków dzisiejszej opozycji, czołowych polityków, gratulując Emmanuelowi Macronowi powtórnego wyboru na prezydenta, zamieścił zdanie: i wkrótce Warszawa będzie Paryżem. Tak, no jeśli chodzi o historię naszą i Francuzów, to też pamiętam takie słowa. Polacy stracili okazję, by milczeć, prawda? Też pan pamięta. No, tak. No już nieraz Francuzi próbowali nas uczyć postawy i tego, jak się mamy w tej Unii Europejskiej zachowywać. No cóż, rząd Prawa i Sprawiedliwości absolutnie w tej sprawie, w wielu innych, stoi po stronie Polaków po prostu i ich bezpieczeństwa. I taka jest nasza postawa i będziemy dalej taką postawę po prostu proponować i tak się zachowywać. Jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, to teraz przejdźmy do bezpieczeństwa właśnie rodziny, ekonomicznego, bo wiemy, że to pojęcie bezpieczeństwa jest bardzo szerokie. Oprócz bezpieczeństwa militarnego jest także to bezpieczeństwo, w którym wpisuje się sytuacja ekonomiczna, sytuacja psychologiczna, szanse na wykształcenie, na zdobycie zawodu, szanse wolności słowa, wolności podróży. No ale przejdźmy do tego bezpieczeństwa ekonomicznego, bo to dziś komisja, na etapie komisji jest 800+. Być może, jak pani zdaniem, uda się w czasie tej posiedzenia tego Sejmu, gdzie głosowanie będzie chyba późno w nocy. Proszę się na to przygotować. Bo przypominam, że pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka pochodzi z Wrocławia, więc musi się przygotować, żeby będzie do późnej nocy gdzieś w Warszawie głosowanie nad 800+. Uda się? Jestem przekonana, że się uda, no i myślę, że wszyscy rozumiemy, wszyscy, którzy tak jak pan redaktor, na co pan zwraca uwagę, na to bezpieczeństwo ekonomiczne, na to, że warto inwestować w rodzinę, w jej status, komfort życia, w dzieci po prostu, rozumie i wesprze projekt, w którym rzeczywiście podnosimy to legendarne 500+ do 800+. No przyczyny są obiektywne, wszyscy to rozumiemy, a my mówimy jasno, chcemy ten projekt kontynuować. Jest to niezwykle istotne. Bardzo poprawiło sytuację wielu, wielu rodzin, gdy wprowadziliśmy to 500+ przed laty i absolutnie stanie się już, mamy nadzieję, na zawsze częścią naszej polityki prorodzinnej. Mówię naszej polskiej, a nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, zbliża się bardzo ważna rocznica i chciałbym właśnie jakimś akcentem optymistycznym nasze spotkanie zakończyć. Mianowicie, czy pani zdaniem jest w tym właśnie pewien optymizm, mianowicie zapowiedź tego, że biskupi z Polski i Ukrainy, a więc pochodzący z tego pionu łacińskiego i grekokatolickiego, myślę o Ukrainie w tym przypadku, podpiszą wspólne oświadczenie o pojednaniu i przebaczeniu drażliwej chyba dla obydwu stron sprawy, może szczególnie nawet dla Polaków, jak rzezi wołyńskiej. Panie redaktorze, no tu dotyka pan moich bardzo osobistych, można powiedzieć, akcentów, bo jestem z Wrocławia i bardzo dobrze pamiętam list zainicjowany przez kardynała Kominka, prawda? Ten pomysł urodził się we Wrocławiu. Kardynał Kominek był z Wrocławia, przypomnę, list biskupów polskich do biskupów niemieckich. No, wielka rzecz, która przeszła do historii i miała ogromne znaczenie dla naszych wspólnych relacji, dla w ogóle historii Europy, przypomnę. Więc oczywiście widzę
widzę w tym trochę nawiązanie do tej inicjatywy sprzed kilkudziesięciu lat i oczywiście bardzo dobrze, że to będzie miało miejsce. Jest to niezwykle ważny krok w naszych relacjach, ale podchodzę też do sprawy relacji z Ukraińcami osobiście. Moi dziadkowie pochodzą z Wołynia, przeżyli Wołyń. Nie żyją od lat niestety i myślę sobie, że gdzieś gdyby żyli, też czekaliby i mieli nadzieję, że te relacje w takim symbolicznym, przepraszam, kiedyś jednak zostaną zawarte. Sytuacja jest trudna, skomplikowana, emocjonalna, emocje są podsycane przez ludzi nieżyczliwych naszym stosunkom, ale ja wierzę, że kiedyś naprawdę będziemy mogli mówić, jest nowy początek, nowe otwarcie, jesteśmy jedną europejską rodziną. Czego dowodem jest to, że 11 lipca będą w Warszawie uroczystości związane z obchodem 80. rocznicy tych dramatycznych wydarzeń. O czym mówiła pani Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pięknego dnia i do usłyszenia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.